Jako, że sezon na truskawki rozpoczął się na dobre, chciałabym Was dzisiaj zaprosić na przepyszne kruche babeczki z kremem i z truskawkami oraz galaretką. Robi się je bardzo łatwo, szybko, a w smaku są przepyszne. Zapraszam. To składniki na babeczki. Z podanych proporcji wyszło mi około 26 sztuk. Na początek galaretkę rozpuszczamy we wrzątku i odstawiamy do stężenia, do lekkiego stężenia. Teraz przechodzimy do przygotowania ciasta. Wszystkie składniki na ciasto dajemy do miski i zagniatamy. Powstałe ciasto ma tak wyglądać. Ciasto wsadzamy do woreczka i odkładamy do lodówki na około 30 minut. Teraz przechodzimy do przygotowania kremu. Do garnka wlewamy mleko. Następnie dodajemy budynie, cukier oraz żółtka. I wszystko mieszamy i stawiamy na gazie. Zagotowujemy do zgęstnienia, tak żeby nam powstał taki budyń. Powstały budyń studzimy. Następnie w misce ucieramy masło w temperaturze pokojowej i dodajemy po łyżce budyniu, wciąż miksując, i powstanie nam krem, który tak wygląda. Następnie wyciągamy z lodówki ciasto i wałkujemy je, wycinamy kółka. Foremki na babeczki smarujemy leciutko olejem i wykładamy je ciastem. W taki sposób. Wyłożone ciastem foremki stawiamy na blaszce, tej takiej dużej, piekarnikowej. I pieczemy na złoty kolor w temperaturze około 200 stopni. Następnie upieczone babeczki delikatnie wyciągamy z foremek. Truskawki kroimy na mniejsze kawałki. Krem przekładamy do rękawa cukierniczego, a następnie na każdą kruchą babeczkę wyciskamy krem. Na krem dajemy kawałki truskawek. Następnie każdą z babeczek pokrywamy niewielką ilością tężejącej galaretki truskawkowej. Z tych proporcji kremu wychodzi bardzo dużo, dlatego mi jeszcze go troszeczkę zostało, dlatego postanowiłam na każdą babeczkę jeszcze zrobić po kremowych rozetkach. Gotowe babeczki układamy na jakichś tacach czy talerzykach i wstawiamy do lodówki, żeby wszystko dokładnie się stężało. I gotowe. Babeczki są przepyszne, bardzo gorąco polecam, pięknie się prezentują. Trzeba wykorzystać to, że sezon na truskawki trwa. Gorąco polecam i zachęcam do wypróbowania.